Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat życia w wielkim mieście. I wbrew pozorom nie jest to film dla osób ze wsi, z małych miasteczek. Nie tylko dla nich, którzy przyjeżdżają do Warszawy, Londynu, Nowego Jorku czy jakiegokolwiek innego dużego miasta. Jest to również film dla tych, którzy w tym mieście mieszkają już dawno. Ja urodziłem się w Warszawie, a dopiero niedawno zdałem sobie sprawę, że życie w wielkim mieście wiąże się z tym, że jeżeli chce się normalnie, dobrze żyć, trzeba posiadać pewne wiadomości, pewne umiejętności. Zacznijmy od tego, od bezpieczeństwa energetycznego. Dla Europejczyka strefą bezpieczną energetycznie jest 1,5 metra. Zobacz, jak wiele osób w ciągu dnia tą Twoją strefę bezpieczną narusza. Na jakie oddziaływania energetyczne, świadome bądź nieświadome, jesteś narażony w ciągu dnia. Jak się przed tym zabezpieczyć? Nie będę tu się rozwodził. Mówię o tym na filmie na temat chronicznego zmęczenia, szczególnie część druga, na filmie o rytuałach ochronnych. Możesz sobie te filmy obejrzeć i zamontować sobie takie zabezpieczenia energetyczne, sprawić, żeby te wpływy osób z zewnątrz, z tłumu miejskiego, nie miały do Ciebie dostępu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś innym. Przyjeżdżasz do dużego miasta bądź mieszkasz w dużym mieście, gdzieś pracujesz, prawda? Przeważnie pracujemy w korporacjach, quasi-korporacjach, niby-korporacjach, w firmach, które są nastawione na maksymalny zysk, bez troski o pracownika. W tych firmach są zatrudnieni ludzie, zresztą dużo lepiej opłacani niż Ty, których zadaniem jest zmotywowanie Cię, zmuszenie Cię do jak najcięższej pracy za jak najmniejsze pieniądze. Nie możesz się temu poddać. Są różne targety, cele, zadania, obiecanki, cacanki, niby awansy, pseudonagrody. To wszystko zmusza Cię do bardzo intensywnej, wytężonej pracy. Nieważne. Do bardzo intensywnej pracy. Pieniądze przeważnie nie są zbyt wielkie. Cóż, jeżeli w to wszystko uwierzysz, zacharujesz się. Umęczą Cię, udręczą Cię, skończy się to trzęsącymi się rękami, chorobą. Uważaj na to. Pracuj, oczywiście nie namawiam Cię, żeby źle pracować. Pracuj jak najlepiej potrafisz, ale nie rób wysiłku ponad siły. Nie staraj się koniecznie do czegoś dojść. Pewnie Ci powiedzieli, że dali przykład, zobacz, Rajmund ciężko pracował, wyrabiał targety, w tej chwili jest bardzo wysoko. Tylko nie powiedzą Ci o tym, że ojciec Rajmunda jest najlepszym kolegą prezesa, jego normy były zaniżane, a wyniki ciągnięte za uszy do góry. W takiej korporacji, pseudokorporacji czy innej firmie nie dorobisz się. Nie dorobisz się lepszego stanowiska, wysokiej pensji, bardzo ciężko pracując. Tu możesz dorobić się tylko wchodząc w odpowiedni układ, czego nie polecam, bo to też się może źle skończyć, lub wymyślając sposób, jak innych zmusić do jeszcze cięższej pracy za jeszcze mniejsze pieniądze. To też troszeczkę nieetyczne. Także jeżeli już w takiej firmie pracujesz, tak jak mówiłem, rób tyle, ile możesz, najlepiej jak możesz, ale nie przesadzaj. Oczywiście są inne firmy, mniejsze, większe, a nawet całkiem duże, które dbają o pracowników, w których pracuje się dobrze, Twój wysiłek jest nagradzany. W takiej firmie można się poświęcić, jeżeli firma ma kłopoty, zasuwaj ze 3 osoby. Nawet bez dodatkowych pieniędzy. To się opłaca, jeżeli firma się utrzyma, jeżeli firma będzie miała lepsze wyniki, na pewno to zostanie zauważone, na pewno spotkacie nagrodę. Jak rozróżnić, w jakiej firmie pracujesz? Pomyśl sobie, że przyszedł ktoś z firmy konkurencyjnej i zaproponował Ci pracę na podobnym stanowisku, za podobne pieniądze, ale
z jeszcze 20% premią. Jeżeli bez zastanowienia się idziesz, to znaczy, że pracujesz w słabej firmie. Jeżeli pomimo wszystko chcesz zostać, znaczy, że to jest fajna firma, dla której opłaca się ciężko pracować. Weźmy kolejny aspekt życia w wielkim mieście. Wielkie miasto, zbiorowisko wielu ludzi, na które wywierana jest pewna presja, wprowadzane są pewne mody, pewne trendy. Nie idź za tłumem. Wybitni ludzie wyróżniają się z tłumu. Ja wiem, jeśli się szczególnie skądś przyjeżdża, człowiek chce wtopić się w tłum. Chce być w zasadzie nieuzauważalnym. Ale idąc za tłumem, podążasz w złym kierunku. Spełniasz nie swoje marzenia, realizujesz nie swoje cele, a na twoje już ci brakuje sił. Zawsze zastanów się. To, że wszyscy coś robią, nie znaczy, że to musisz to robić. Zastanów się, czego naprawdę chcesz i rób to, czego chcesz, a nie tego, czego chcą inni. To, że na przykład jest trend na, nie wiem, jakiś najnowszy model telefonu, to nie znaczy, że musisz go mieć. Zastanów się, czy chcesz go mieć, czy może ten, który masz, ci wystarczy. Zostanie ci trochę pieniędzy, które spożytkujesz we właściwy sposób. W sposób, który ci sprawi dużo więcej przyjemności. Wielkie miasto niesie wygodę, niesie luz, niesie pewną anonimowość, natomiast też niesie wiele niebezpieczeństw. Tu znowu o tych manipulacjach mówiłem w pierwszej części mojego filmu Chroniczne zmęczenie. Też możesz sobie obejrzeć. Chodzi o to. W zasadzie chodzi nam o jedno. Pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, rozważ, jakie są twoje prawdziwe cele. Pomyśl, czego naprawdę chcesz. Nie daj się sprowokować. Nie daj się manipulować, niezależnie czy jest to manipulacja świadoma czy nieświadoma. Dąż do swoich celów. Proponuję ci też, jak w filmie Magiczne Oddychanie, takie codzienne oczyszczenie się. Oczyszczenie się z brudu dnia. Poprzez pogrążenie się, tam mówię, jak to zrobić, poprzez pogrążenie się w totalnym milczeniu, w milczeniu wewnętrznym, które oczyszcza cię, pomaga ci wrócić do siebie, wrócić do swoich myśli. Jesteś w wielkim mieście, niezależnie, czy od 50 lat, czy od 2 dni. Miasto żyje swoim życiem. Ty musisz żyć swoim. Nie wolno ci się zjednoczyć z tym miastem. Wtedy miasto wykorzysta cię, umęczy cię, udręczy cię, a potem cię wypluje. A przecież jaki jest cel twojego życia? Celem twojego życia jest zapewnienie szczęścia innym istotom. Ale nie możesz tego zrobić, jeżeli nie masz szczęścia swojego. Obejrzyj inne moje filmy. Podaję wiele rad. Podaję wiele sposobów, jak dążyć do szczęścia. Jak osiągnąć to, czego chcesz. Jak zorientować się, czego naprawdę chcesz. Poza tym też inne rady, zwykłe, proste, życiowe, od wypadania włosów po spokojny sen. Myślę, w tej chwili jest już ponad 1000 subskrybentów. Myślę, że warto zasubskrybować mój kanał, warto obejrzeć inne moje filmy, warto zastanowić się nad swoim życiem, zastanowić się nad swoim postępowaniem, wypracować metody osiągnięcia szczęścia dla siebie, dla innych istot, dla wszystkich. Kiedy już będziesz wysoko, nie zapominaj o innych ludziach, pomóż im. Nie zapominaj również o zwierzętach, które bardzo potrzebują twojej pomocy. Nie zapominaj rozejrzeć się. Uważnie obserwuj. To jest podstawa. Obserwuj świat, obserwuj siebie, zmieniaj świat, zmieniaj siebie.
Spraw, aby to wszystko stało się lepsze, czystsze, doskonałe. Dziękuję Ci. Do zobaczenia.